Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na terenie Województwa Śląskiego w okresie od 2019 roku do połowy 2023 dopuściła się szeregu oszustw na szkodę firm oraz osób fizycznych. Prokurator ustalił, że na czele tej grupy przestępczej stała 46-letnia kobieta. Kobieta mylnie zapewniała swoich klientów, zawierając z nimi umowy wysokooprocentowanych pożyczek, że otrzymane od nich pieniądze będzie inwestowała z zyskiem, a później tymi zarobionymi pieniędzmi z nimi się podzieli. Rzeczywistość niestety okazała się inna. Kobieta przywłaszczyła sobie te pieniądze i przeznaczyła je na własne utrzymanie, na kupno różnych luksusowych przedmiotów. Cztery osoby w tej sprawie zostały zatrzymane, w tym kierująca grupą przestępczą kobieta. Po przesłuchaniu tych osób w tutejszej prokuraturze prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety. W tej sprawie, o której mówimy, e, sądzimy, że pokrzywdzonych może być dużo więcej, dlatego mamy taki apel do osób, które nie złożyły jeszcze zawiadomień o przestępstwie, żeby zgłaszały się do tutejszej prokuratury. Gdzie zostaną przesłuchane? W dalszym ciągu badamy zgromadzone dowody. Prokurator analizuje m.in. przepływy na rachunkach bankowych i w tym momencie sądzimy, że ta szkoda wynosiła co najmniej 4 miliony złotych, ale przypuszczamy, że ta łączna szkoda powstałych szkód może być dużo większa, sięgająca kilkudziesięciu milionów złotych. Natomiast za popełnienie tego przestępstwa podejrzanej grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.